Dzień dobry, witam Was w nowym roku 2024 i zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Asnyka w Kaliszu, do filii numer 7 na Majkowie, na kolejny rzut krótką piłką. Perpendykiel. Wiecie, co to takiego? Ja nie wiedziałam. Mało tego, Word też tego nie wiedział, ponieważ podkreślał mi cały czas na czerwono. Ale sprawdzimy to. Sprawdzimy to razem w boju, mianowicie sięgając do książki, która taki właśnie tytuł nosi. Ale po kolei. Anna Luberda Kowal, publikująca m.in. pod pseudonimem Anna Mada, to absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, językoznawczyni, tłumaczka i leksykografka. Dla nas kluczową informacją z jej biogramu jest jednak fakt, że Anna jest poetką. Podkreśla swoje związki i osobiste, i literackie z krakowskim Kazimierzem. Nagradzana i wyróżniana w ogólnopolskich konkursach literackich, obecna ze swoją twórczością w antologiach, almanachach pokonkursowych oraz w prasie literackiej. Od 2013 roku publikuje wiersze na portalach literackich jako Alga lub Anna Mada. Anna jest autorką recenzji, wstępów, przekładów poezji na język angielski i z języka angielskiego. Jest jurorką w konkursach poetyckich, organizatorką spotkań autorskich i turniejów jednego wiersza. Była redaktorką portalu poema.pl, później poema.x.pl. Związana obecnie ze stowarzyszeniem Salon Literacki. W 2020 roku wydała debiutancki zbiór wierszy pod tytułem Perpendykiel nakładem Stowarzyszenia Salon Literacki. Posłuchajcie proszę dwóch rekomendacji tego zbioru. Anna Luberda Kowal opowiada obrazami. Rozpościera przed czytelnikiem pewną scenkę, a my sobie oglądamy ją jak na wystawie. Z jednej strony. I z innej, aż wreszcie udaje nam się wejrzeć także do samego centrum, a wtedy mamy dostęp do tego, co podmiot lub bohater wiersza skrywają w swojej intymni. I pojawiają się emocje, a to już sprawia, że i nasza perspektywa się zmienia. Wtedy zaczynamy na tę treść patrzeć już z wewnątrz wiersza. To fragment z recenzji autorstwa Kingi Młynarskiej. Kazimierz Grochów, Jerozolima, Zmysłowenia. Czytam ten zbiór jak rozłożony na wiele odsłon reportaż interwencyjny. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez badaczkę wypartych wspomnień, zagłuszonych skarg i maskowanych ran. Musimy się przeliczyć, żebyśmy się nie przeliczyli. Tak poleca książkę na czwartej stronie jej okładki Filip Łobodziński. Jeśli po wysłuchaniu tego programu uznacie, że warto poznać bliżej poezję Anny Luberdy Kowal, kontaktujcie się z nią bezpośrednio, link do strony oczywiście w opisie, lub wpadajcie do naszej biblioteki, w której czeka na Was perpendykiel, naturalnie jak zawsze, z dedykacją poetki. Wciąż jednak daleko nam do definicji tytułu, posłuchamy więc na początek wiersza tytułowego właśnie. Perpendykiel. Tu i teraz to zawsze, na ten moment wahadła. Soczewka zapada w nieuniknione. Obciążnik najcięższy, bo waha się zwinął od obawy do obawy w blaknącym obrysie. W nagrodę dla uczepionych coraz szybszej wskazówki zjazd po wypukłej ściance prosto w lej. Zmieściliśmy siebie w przewężeniu czasu. Mamy go tyle, by przeczytać wiersz. Jeszcze raz posłuchajcie tej frazy. Tu i teraz to zawsze na ten moment wahadła. Czas ze wszystkimi tego konsekwencjami jest jednym z tych wymiarów, tematów, problemów czy kategorii, które są najsilniej obecne w poezji, w ogóle w literaturze, w nauce, w filozofii, w sztuce. W samej filozofii czas jest kategorią ontologiczną, czyli dotyka tego, co dla nas najistotniejsze, bytu, jego powstawania, trwania, wszelkich zmian i wreszcie przemijania. Perpendykiel, inaczej perpendykuł, zgodnie z definicją Wikipedii, niesie trzy znaczenia i przy każdym z nich jest dopisek dawne. Wahadło zegara. Zegar wahadłowy lub pionowa linia pion.
Jeśli się w ten wiersz dobrze wsłuchaliście, to jest tu chyba jakaś zapowiedź takiej podróży w głąb czasu, podróży w przeszłość, ale właśnie przeszłość tak rozumianą. Każda z tych minionych chwil jest jakimś zamkniętym zawsze, jest jakimś raz jedyny uchwyconym momentem dziejowym, pełnym, skończonym, unikatowym i przez to na swój sposób niepowtarzalnym i fascynującym. Włącznie z chwilą, w której czytamy ten konkretny wiersz, kiedy udaje nam się, swoją drogą piękna puenta, zmieścić w siebie w przewężeniu czasu, a mamy go tyle, by przeczytać wiersz. Sam ten wiersz aż się prosi o jakąś osobną, solidną analizę. Myślę, że jest tutaj wiele, wiele pięknych fraz zawartych. Chociażby to, że czas odczuwamy jako ten coraz szybciej płynący zjazd po wypukłej ściance prosto w lej. Cóż to innego, jak nie metafora naszego życia i nas w tym życiu, no właśnie, tak szybko pędzących, gdzieś tam spadających głową w dół, bez ratunku, w lej. A to, że tytułem wiersza jest i książki jest słowo przestarzałe, nieużywane, dziwne, dziwnie brzmiące, to tylko potęguje takie wrażenie, że jakby trudno nam myśleć o czasie i myśleć, i mówić, i pisać o nim, i godzić się z nim, z jego upływem, nam, czyli ludziom uczepionym coraz szybszej wskazówki, jak mówi poetka. 33 wiersze o podróży właśnie, o podróży w czasie, ale i oczywiście o podróży w przestrzeni, o podróży do innych kultur, o podróży do świadomości innych podmiotów lirycznych, w tym męskich, o podróży do zdarzeń, które z perspektywy po czasie okazują się formujące, znaczące dla nas. Jak zresztą mogłoby być inaczej, skoro już wiemy, że tu i teraz to zawsze. Jeruzalem. Ciekawości tu jesteś, a czyste godziny oferują więcej niż lata na klęczkach, usta umazane pacierzem czy smołą, bo parzy, gdy zechcesz oblizać. Palce czytają kamień, słyszysz echo, dobija się o cembrowinę. Polecali przyjedź, więc jesteś i czujesz, że nie możesz bardziej, a nad tobą dopiero pierwszy szczebel. Kto był w Jerozolimie, ten doskonale wie, jaka jest siła rażenia tego miejsca. Identyfikuje się mocno z tymi wersami. Jesteś i czujesz, że nie możesz bardziej. Posłuchajmy teraz dwóch wierszy, które wybrała i nagrała dla nas Anna Mada. A są to wiersze, które kapitalnie pokazują jej odwagę w neologizmowaniu, w przełamywaniu, w rozbijaniu stałych związków frazeologicznych, w eksperymentowaniu na słowie, w kreowaniu nowych kontekstów dla już takich osadzonych mocno w naszej świadomości słów. Posłuchajcie zresztą sami. Krnąbrnę. Najwyższy jest czas. Potem długo nic i cztery skręty. Co wina, to wino. Co chwila, to minąć. Uwieram, przepełniona cudzym oczekiwaniem reszty z wiem, przeżyłam, doradzam. A najniższy guzik jest zawsze pod podłogą. Najkrótsza kiecka woła o kalendarz. Najlepsze trucizny dają bez pytań o licencję na umiar. Na umaru i czy w butach na stole będę dzisiaj tańczyć? Nie, proszę pana, ja wolę na pianinie. Mowy nie ma. Przed odejściem bez słów, a ratuje tylko retrokomunikacja, pustostany obrazkowe, grubokryche emfazy. Wychylamy obrazki z każdym wersem. Spijamy się wzajemnie treścią pełni. Zstępnie występni, puryści, szabrownicy znaczeń.
Poetycki perpendykiel wprawiony w ruch przez Anię Lubertę Kowal inaczej odmierza czas niż zwykłe wahadło. Nie kołysze się monotonnym tik-tak, lecz posiada zdolność przenoszenia czytelnika w rozmaite krajobrazy, przeszłe i teraźniejsze, egzotyczne i te swojskie. Pozornie znacznie się one od siebie różnią, jednak posiadają pewien wspólny mianownik. Postrzegają rzeczywistość wrażliwością autorki. Mgła podnosi się ponad ulicami Świetlickiego, Bożego Ciała, gdzieś w Jerozolimie, Krakowie, na warszawskim Grochowie, wszędzie tam, gdzie Ania nakazała swojej bohaterce zmieścić się w przewężeniach czasu. Między adresami wzmiankowanymi w książce powstaje więź, która przeradza się następnie w poetycką tożsamość. Do tomiku powracam z kilku powodów, a jednym z najistotniejszych jest metaforyka najczystszej wody. Poetka potrafi wręcz wprawić w zadziwienie kierunkiem przenoszenia znaczeń poszczególnych fraz. I tak powstają po prostu utwory oryginalne, pierwsze, jedyne w swoim rodzaju, z odniesieniami, które zaskakują i zostawiają w czytelniku głęboki ślad. I tak oto ta najważniejsza figura językowa w poezji daje znakomite świadectwo literackiej identyfikacji autorki. Przystawia pieczęć rozpoznawalności jej utworów. Oto jeden z najpiękniejszych moim zdaniem przykładów. Letnie dziwidło. Wejdź w ten wiersz i spodobaj mu się. Niech przygarnie zapachem, niech otuli barwą. Wyniesie zarys pojęcia ponad wypatrzenie. W nim przecież cała zatęsknota wersów. Więc nie wypatrując, zajrzyj poza ramę. Nie zdążysz zadziwić siebie, zapodziejesz i zerwiesz z drzewa uśmiech kota. Gdybym chciał lapidarnie opisać swoje wrażenia dotyczące lektury słowami zaczerpniętymi z książki Ani Luberdy Kowal, powiedziałbym: jestem treścią pełny. Wejdź w ten wiersz i spodobaj mu się, prosi nas poetka. Prosi kobiecy podmiot liryczny wiersza przywołanego przez Tomka. Nie wiersz ma się nam spodobać, tylko my mamy się podobać jemu. Czy to jest nielogiczne? Bynajmniej. Ile razy słyszeliśmy, że sens literatury domyka się dopiero w lekturze, w kontakcie tekstu z odbiorcą. Konsekwencją tej interakcji niech będzie więc nasza praca nad tym, nad sobą, nad naszym kontaktem, tak byśmy to my dojrzeli do wiersza. Patrz, mówi do nas ten wiersz, ja tu jestem, ale ty musisz się nieco postarać. Nie wiem jak wy, ale mnie zdarzało się kilka godzin przeleżeć w łóżku z książką, próbując przebić się przez jakąś ciemnię, no bo nie zawsze czuję się od razu chemię ze słowem, ale faktycznie zgodzę się. To także jest moja czytelnicza rola taka, by wejść w wiersz, spodobać mu się. No i jest tu jeszcze chyba jedna taka ciekawa i przewrotna wskazówka. Nie wypatrując, zajrzyj poza ramę. Czyli, no nie wiem, bez zbędnych analiz, roztkliwiania się, bez uprzedzeń, oczekiwań. Wejdź po prostu do świata tego wiersza i bierz z niego to, co ci daje. Bo daje. Perpendykiel to świat, który wyłania się przy okazji tej podróży w głąb czasu. Świat różnorodny, pełen scen z czasów dalekich, z czasów dzieciństwa, z czasów młodzieńczych. Tak choćby jak w pierwszym wierszu, w którym pada taka fraza. Było pewne, że teraz uda się nam wszystko. A po tym wersie następuje kropka, przerwa, światło wiersza poza jednym. Było pewne, że teraz uda nam się wszystko poza jednym. Z czasem będzie coraz więcej takich wykluczeń, takich wyjątków od reguły, a ta pewność, że uda nam się wszystko, stanie się coraz to bardziej krucha i coraz słabsza. A my, czytelnicy i czytelniczki
tej książki. Będziemy się temu przyglądać z wiersza na wiersz wraz z podmiotem lirycznym, a raczej z kolejnymi podmiotami lirycznymi. Poznamy między innymi na przykład małą, zalęknioną, piegowatą Rywkę z ulicy Szerokiej, coraz mniej obecną w świadomości dzisiejszych mieszkańców. Poznamy na przykład pacjentów szpitala psychiatrycznego. Zajrzymy, no jak już wiecie, do Jeruzalem, ale na przykład też do warszawskiego Grochowa czy na krakowski Kazimierz. I ta wędrówka okaże się nieco surrealistyczna, bo chwilami trudno nam będzie oddzielić plany czasowe, oddzielić dawne od współczesnego, przeszłość od teraźniejszości. Te granice są dla poetki nieostre, a może nawet chwilami w ogóle nieistotne. Czas znowu się tutaj okazuje kategorią kluczową, ale, i to jest chyba bardzo ważne przesłanie tej książki, to pamięć jest naszym depozytem w tej podróży. Nie sam czas, tylko jego odczuwanie i jego pamiętanie. I dlatego w wierszu Urodzisz się, Rywka moja, w tym głowa, czytamy taki fragment. Jeszcze podnoszę kolejną macewę, chodniki szerokie i kiedyś przestaną krzyczeć. Zniknąć miasto. Sumienie między bajki włożyć. Chcę jeszcze słówko o dwóch wierszach z różnych powodów szczególnych. Jeden zresztą przeczytam wam w całości. Pamiętacie odcinek poświęcony książce Bezsynność Pawła Bilińskiego? Jeżeli nie oglądaliście, to koniecznie nadrobić górny róg ekranu lub opis odcinka. W każdym razie była to książka niezwykła, dramatyczna, napisana z rozpaczy po utracie syna. Posłuchajcie proszę teraz wiersza, który właśnie temu synowi, Andrzejowi, synowi Pawła Bilińskiego, Anna Luberda-Kowal dedykowała. Mówiłam, że podmiotów w tej książce, podmiotów lirycznych jest wiele. To właśnie jeden z nich, męski podmiot liryczny, ojciec. Bez tytułu. Pamięci Andrzeja Mrokowskiego. A ty mi, synu, nie wychodź z głowy, poranionej, roztrwonionej, posypanej solą. Nie schodź z moich ścieżek, nie blaknij o zachodach. Dzień niczego nie kończy, mrok już nie pomaga. Jutro znów będę wcierał twoją smugę w palce, spróbuję twoim konturem oswoić kartki. Nie słucham, nie słuchasz, nie słychać nas. Tylko mój atrament odszedł nagle od modnego turkusu w stronę wina. I dalej w kwestii mnogości podmiotów i w kwestii empatii, która tak wybrzmiała w tym poprzednim tekście. Tym razem tylko wyimek z wiersza Przeliczmy się, który zaczyna się frazą, w moim odczuciu doskonałą, niezwykłą. W dwóch wersach zawiera właściwie całą pojemną definicję, czy też ideę kobiecej solidarności, siostrzeństwa, wspólnoty losów, empatii, sama nie wiem czego jeszcze. Posłuchajcie, przeliczmy się. Jesteśmy kobietą, wszystkimi i tą jedną. Napiszcie pod filmem, co sądzicie o tych wierszach, jak wam się podoba książka. Jeśli nie wiecie, co napisać, bo i tak się może zdarzyć, to po prostu zostawcie ślad swojej obecności. Może to być nawet jakaś emotka, jakiś sygnał, że tu bywacie, że spędzamy razem ten czas z poezją. To jest ważne nie tylko z powodu mojej osobistej potrzeby interakcji z wami, ale pamiętajcie hasło algorytmy. Niekomercyjny kanał biblioteki, jeśli ma żyć, jeśli ma krążyć po sieci, musi być on w jakiś sposób aktywny, aktywny również uczestnictwem odbiorców takich filmów jak ten. Polubienie, udostępnienie, komentarz, subskrypcja i tyle. No nie, coś jeszcze. Chciałabym wam na koniec życzyć w tym nowym roku, żeby udało wam się wcielić w życie takie frazy, które kończą wiersz warstwy bursztynowy Peeling. Zresztą życzę tego i wam, i sobie. Nie ustawiaj klepsydry na szybki program. Piasek wysyp i dodawaj do każdego śniadania. Z czasem będzie go coraz mniej.
A na finał mam jeszcze dla Was kilka słów od Jarka Trześniewskiego Kwietnia, który Anię poznał w 2016 roku w Sandomierzu na 10. zjeździe takiej nieformalnej grupy poetyckiej Poeci po godzinach. Czym zachwyciła go już wtedy? Posłuchajcie. Oryginalnym językiem i naprawdę powiedziałbym zupełnie inną poetykę, zupełnie odmienną od tego, co czytałem, co znam do tej pory. Potem było bardzo dużo spotkań. Były spotkania głównie w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, przy różnych festiwalach, ostatnio we wrześniu w Chorzowie, podczas portu poetyckiego. Może tylko tak dodam od siebie, że z Anią mogliśmy porozumiewać się dosłownie bez słów, że jest to taki dialog międzypoetycki, ale nie tylko. Przede wszystkim Anię charakteryzuje ten niesamowity słuch poetycki, co u mnie osoby w tej chwili w zasadzie tonącej w ciszy. Ania, o której mogę powiedzieć, że jest to poetka z przewężonego czasu. Poetka, która mi się tak o dziwo skojarzyła z Izabelą Schwarz-Stachowicz, zwaną Czajką, która napisała cykl wspomnień Król Węży i Salamandra. Dlatego ten przewężony, ten wąż, ten wąski czas jest tu jak najbardziej na miejscu. Przeczytam bardzo mój ulubiony wiersz Ani bez nogi. Wokół mnosi zapach niebywania. Wiesz, samotność może pachnieć tłumem, poduszką nieszczepaną, starym kurzem drogi. Osiadłem na włosach, bardzo dawnym cieniem, mokrym piaskiem klepsydry wyrzuconej z łodzi, garścią recept ściskanych jak oddane dłonie. Dziękuję.